Witam ponownie i zapraszam do obejrzenia drugiej części podcastu poświęconego poradnikowi z zakresu tworzenia infografiki. W tej części przedstawię sposoby rejestracji na stronie PictoChart, a następnie omówię podstawowe elementy oraz funkcjonalność menu. Zapraszam do oglądania. Znając już absurdalnie minimalne podstawy związane z tworzeniem infografiki, możemy przejść do programów, które pozwolą nam na to, żebyśmy mogli stworzyć miłą dla oka infografikę. Moją propozycją narzędzia do tworzenia infografiki i nie tylko jest PictoChart ze względu na to, iż w wersji podstawowej, darmowej posiada bardzo dużo różnego rodzaju narzędzi i podnarzędzi służących do tego, ażeby stworzyć właściwą infografikę, raport, baner lub inne. Rozpoczniemy od rejestracji. Istnieje możliwość zarejestrowania się poprzez wykorzystanie możliwości połączenia konta z Google albo z Facebookiem. Jeżeli Państwo posiadacie konto na Google, wybieramy po stronie lewej. Jeżeli posiadacie konto na Facebooku, wybieramy po stronie prawej. Po poprawnym zalogowaniu się u góry zobaczymy belkę, na której to znajduje się możliwość przejścia do wersji Professional, nasze konto, jak i przejście do wersji Professional, podstawowe pytania zadawane, kontakt z zespołem, możliwość wylogowania się. Mamy także do dyspozycji szablony Picto i w tym wypadku infografikę, raport, baner oraz prezentację. A żeby stworzyć naszą pierwszą infografikę, wchodzimy w szablony. Pojawią się nam dostępne szablony w postaci infografiki, w postaci raportu, w postaci banera oraz prezentacji. Możemy użyć którykolwiek z tych szablonów poprzez naciśnięcie i wybranie. Wówczas przesuwając po stronie prawej suwakiem, na dole pojawią się dostępne szablony. Mamy możliwość obejrzenia albo stworzenia w oparciu o szablon, który został zaprezentowany. Możemy stworzyć własną prezentację, tak jak w tym przypadku, albo korzystać już z wcześniej wprowadzonych szablonów. Na potrzeby tego podcasta wybrałem już istniejący szablon, ażeby w oparciu o ten szablon przedstawić narzędzia, które znajdują się po stronie lewej. Jak widać, mamy tutaj dostępne kształty, z których możemy korzystać. Mamy także dostępne linie oraz wielkości linii. W momencie, kiedy chcemy zamknąć daną kategorię, naciskamy u góry przycisk po stronie prawej. Możemy wybrać także ikony, z których możemy korzystać. Ikony, jak widać, są w bardzo dużej ilości i dostępne w wersji freeware'owej. Także możemy wybrać sobie zdjęcia, które już wcześniej zostały wrzucone na serwer, z których możemy korzystać. Oraz nowością jest wybieranie ramek do zdjęć. Wybór ramki do zdjęć odbywa się tak samo jak w przypadku innych elementów, poprzez naciśnięcie na pole. Kolejna kategoria możliwa do wykorzystania jest po stronie lewej możliwość załadowania z komputera lub ze strony internetowej zdjęcia, które będzie nam następnie służyło do opublikowania w infografice. Następnie mamy możliwość zmiany tła, które jest zastosowane w infografice. Wybór następuje tak jak poprzednio, naciśnięcie na pole. Możemy także po stronie lewej dodać tekst, czy to jako tytuł, czy jako podtytuły. Możemy też wykorzystać ramki do tekstu wymaganego podczas wprowadzania informacji do infografiki. Ostatnia kategoria po stronie lewej są to narzędzia. Mamy tutaj możliwość wyboru wykresów, map lub wideo, które następnie możemy włożyć w projekt naszej infografiki.